Najważniejszą rzeczą dzisiaj jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Chciałbym, żeby nasza policja działała skutecznie, profesjonalnie, ale najważniejszym zadaniem jest to, by mieszkańcy, turyści czuli się bezpiecznie. Ja także w moim pierwszym dniu, kiedy przejmowałem obowiązki, mówiłem o tym, że zadanie to jest zapewnić bezpieczeństwo 170 tysiącom mieszkańców naszego regionu i 3 milionom turystów. To jest najważniejsza rzecz. Takie konkrety właśnie, jakie działania konkretne chce Pan podjąć? Mówiliśmy tutaj o patrolach rowerowych, ale jeszcze pewnie inne rozwiązania. Najważniejsze rzeczy to jest tak, rzeczywiste ograniczenie przestępczości, poprawa skuteczności, czy stała poprawa, czy utrzymywanie wysokiej skuteczności działań policyjnych i tworzenie dobrego klimatu wokół policji. Dlaczego? Dlatego, że tu mówimy o całej sferze działań prewencji kryminalnej, o patrolach rowerowych. Chcemy być wszędzie tam, gdzie jest jakieś zagrożenie dla mieszkańców czy dla turystów. To są właśnie patrole rowerowe, patrole narciarskie, służby operacyjne w mieście, wywiadowcy policyjni, dziesiątki rozwiązań. I do tego nałożenie współpracy z samorządem i mieszkańcami w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa. Panie komendancie, chciałbym zapytać o te patrole rowerowe. Od kiedy, ilu funkcjonariuszy będzie przewidzianych i gdzie należy się spodziewać? Spodziewać się należy wszędzie tam, gdzie są zagrożenia, ale to oczywiście tak trochę pół żartu, pół serio. Zaczniemy najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Pogoda już na to pozwala, jesteśmy przygotowani. Szlifujemy ostatnie przygotowania i nasz sprzęt już konserwujemy i przygotowujemy do jazdy. Będzie to grupa kilkunastu wyselekcjonowanych policjantów, którzy potrafią jeździć, zostali przeszkoleni przez instruktorów policyjnych. Gdzie się możemy spodziewać? Na pewno na ścieżkach rowerowych i wszędzie tam, gdzie są turyści i użytkownicy, cykliści, ale także możemy się spodziewać na osiedlach, na parkingach, w parkach, wszędzie tam, gdzie jest rekreacja, odpoczynek, wypoczynek, korzystanie z kąpieli wodnych itd. Te rowery udało się zakupić z Komendy Wojewódzkiej Policji, czy nasze tutaj leniogórskie? To są środki Urzędu Marszałkowskiego. Okay. Kolejny temat dotyczący zwiększenia policjantów, jeżeli chodzi o ruch drogowy. 30%? Czy 10%, a 35% etatów. W naszym wymiarze, generalnie w całej polskiej policji przyjęto, że 10% policjantów powinno pełnić służbę na drogach, dlatego że taki udział jest zdarzeń drogowych w ogólnym obrazie przestępczości. W naszej jednostce jest to dokładnie 10%. Czy są wakaty jeszcze na chwilę? Jeszcze są wakaty, dlatego że to wymaga przeszkolenia policjantów. My dzisiaj już mamy strukturę zbudowaną i 35% etatów jest wydziału drogowego. Natomiast w ciągu kilku miesięcy mam nadzieję, że doprowadzimy niemalże do 100% obsady. Jeszcze chciałem zapytać o to Straż Miejską, dokładnie o te wyroki, czy policja przejmie na siebie te obowiązki, jeżeli będzie. Młodszy inspektor Piotr Wałczyk, jestem zastępcą komendanta miejskiego Policji w Jeleniogórze. Panie inspektorze, zatem jakie dziedziny i czego należy się spodziewać po pana pracy? To znaczy, przez ostatnie 3 lata pracowałem w Bolesławcu, byłem pierwszym zastępcą komendanta powiatowego, nadzorując służbę prewencji ruchu drogowego w Jeleniej Górze. Też będę zajmował się tym zagadnieniem, czyli generalnie będę nadzorował prewencję ruchu drogowego. Ale i oczywiście policja to jest całość i służby kryminalne, także tutaj te kwestie profilaktyczne, jak i kwestie dotyczące zahamowania przestępczości, czy skutecznego zatrzymania sprawców, czy właściwego wizerunku policji, to będą moje zadania na co dzień. 2 dni to ciężko już jakieś konkrety, ale czy już się Pan zapoznał, co należy zmienić, co należy poprawić? To znaczy 2 dni to jestem praktycznie zastępcą komendanta. Przez 20 lat pełniłem służbę w garnizonie jeleniogórskim. Byłem, ostatnie moje stanowisko to zastępca komendanta komisariatu drugiego, czyli kurort, 2 gminy, Piechowice, Stara Kamienica. Znam specyfikę tej jednostki, ja tylko muszę się wdrożyć, co się dzieje teraz, jak to wygląda, jak wyglądają struktury i na pewno będę przy pomocy pana komendanta wprowadzał jakieś takie rozwiązania, które pozwolą po pierwsze, żeby państwo, czyli mieszkańcy Jeleniej Góry czy powiatu czuli się bezpiecznie, żeby widać było policję na ulicach, ale i żeby ta policja była skuteczna. Także te wszystkie zmiany powolutku będę wdrażał.